Witam Was serdecznie w kolejnym polskim zestawieniu zakupowym. Dzisiaj skupimy się na rzeczach dość dziwnych, ponieważ będzie to miks absolutnie wszystkiego. Będą do kosmetyki, książki, dodatki domowe, jakieś takie gadżety domowe i też troszeczkę suplementacji w tym wszystkim. Nie przedłużając, po prostu zaczynamy. Myślę, że zacznę od części kosmetyczno suplementacyjnej i tutaj jest zakup, który będzie dla wszystkich oglądających mnie kobiet raczej żałosną zdobyczą, ponieważ większość z Was zapewne to ma. Ja, może to pamiętacie z filmiku o pielęgnacji włosów, nie miałam do tej pory suszarki, nigdy suszarki nie używałam i zawsze myślałam, że w ogóle nie jest mi potrzebna, ponieważ włosy myłam wieczorem, szłam sobie z mokrymi spać, rano je rozczesywałam i to wszystko. Jednak zapragnęłam na jedno z wesel, na których byłam, mieć włosy takie troszeczkę wystylizowane. Najpierw myślałam o lokach i kupiłam sobie też w tym celu takie papiloty, które nie mam pojęcia, gdzie teraz są. Nie wiem, czy nie zostawiłam ich w Polsce, bo nie mogłam ich zlokalizować, żeby nagrać tutaj ten filmik. Ale później stwierdziłam, że papilotów to mi się nie chce i że właśnie użyję sobie po prostu pianki i te włosy będę układać na szczotce suszarką. I wyszło mi to nawet i powiem Wam, że fajnie to wyglądało, więc trochę się przekonałam. W każdym razie, żeby nie wydawać zbyt wiele pieniędzy na sprzęt, którego raczej nie używam, chciałam polować na coś taniego i jak zwykle nie zawiodła mnie moja kochana Biedronka, która miała akurat w ofercie suszarkę za chyba 19,99. Powiem Wam, że jest super, ja niczego więcej nie potrzebuję, bo tak jak mówię, nie robię tego codziennie, gdzie wtedy przydałaby mi się jakaś porządna maszyna prawdopodobnie, tylko prawdopodobnie będę używała jej raz na rok może. Tu jest jeszcze jakaś taka dysza, nie mam pojęcia do czego się jej używa. Może żeby skupić strumień właśnie na szczotce, może powinnam była użyć tej dyszy, ale jej nie użyłam, jak się zapewne domyślacie. Dalej, jeżeli jesteśmy w temacie kosmetycznym, ja tu mam wszystko tak rozwalone na stole i mam nadzieję, że niczego nie pominę i też nie pokażę Wam niczego dwukrotnie. Jeżeli tak się stanie, no to wybaczcie. Mam tutaj moją kochaną, sprawdzoną ziaję. Zawsze, będąc w Polsce, kupuję tę pastę Manuka do peelingu twarzy. Bardzo ją lubię i zawsze po prostu staram się ją tutaj mieć. Przypomniało mi się, gdzie są te papiloty, więc żeby pokazać Wam faktycznie wszystko, co kupiłam, pokazuję również te papiloty. To nie są w sumie papiloty, tylko jakieś takie rolki, nie wiem, coś innego niż papilot. Chciałam tego spróbować, bo słyszałam, że to właśnie działa fajniej. Nie spróbowałam póki co. I kosztowało to chyba 15 czy 16 zł w Rossmanie. Dobra, dalej z kosmetycznych rzeczy mamy olejek różany do mycia twarzy z Bielendy. Jak widzicie, ja już zużyłam bardzo dużo tego olejku, a wcale nie używałam go wiele razy. On jest po prostu bardzo kiepski, naprawdę kompletnie Wam go nie polecam, bo on nie zmywa nic. Ja muszę zawsze umyć twarz dwa razy, na jedno mycie trzy pompki i tak czy siak dalej jest brudna i muszę kończyć usuwanie wszystkiego płynem do demakijażu. Ja wiem, że jestem może nietypową osobą i złym wyznacznikiem tutaj, ponieważ ja robię wszystko na odwrót. Nie robię tak, jak większość dziewczyn robi, że najpierw płyny do demakijażu, potem woda lub w ogóle wody. Ja, mi to jakoś w ogóle nie gra i nie podoba mi się idea, że miałabym czymś takim, co mocno rozpuszcza makijaż, grzebać sobie przy twarzy, kiedy ten makijaż tam jeszcze jest dość intensywny. Ponieważ w moim przekonaniu, jeżeli to rozpuszcza dobrze ten makijaż i robi taki ładny roztwór, to to będzie właziło nam głębiej razem z tym makijażem. Ja wolę się najpierw umyć i później ewentualnie resztki domyć takim czymś. Więc ja mam taką po prostu technikę. Każdy robi jak mu wygodnie. No i to jest masakra. Po dwóch myciach zawsze cały czas jestem brudna, natomiast kiedy używam na przykład z tej serii ziai, ale tego płynu zielonego z pompką, nie jestem brudna, także tego Wam nie polecam na pewno. Dalej mam rzeczy do malowania. I tutaj mam z Golden Rose taki puder, róż po prostu do policzków. Bardzo jest fajny, już go wiele razy zdążyłam użyć. Bardzo go lubię i przy okazji chciałabym pozdrowić moją widzkę Agatę, którą miałam okazję spotkać przy stoisku Golden Rose i sobie troszeczkę z nią pogadać. Pozdrawiam Cię, Agato, jeżeli oglądasz ten film, mam nadzieję, że oglądasz. W każdym razie to jest naprawdę bardzo fajny produkt i Wam go polecam. To się nazywa Terracotta i to jest numerek 10 i moim zdaniem jest super. A poprzedni róż mi się niestety stłukł i musiałam na gwałt jakiś szybko kupić i ten był naprawdę fajny. Dalej mam podkład, którego już nie używam. Używałam go dosłownie przez chwilę, kiedy właśnie miałam się wystroić na jakąś imprezę, a moja skóra była już bardzo mocno opalona.
I to jest Catrice, ten HD Liquid, który chyba jest polecany dość często przez Noto Jestem i to jest po prostu ciemny odcień, który ma numerek 040. I ja go sobie i tak mieszałam z tym moim Revlonem, którego cały czas używam i zawsze Wam go pokazuję. Superstay on się nazywa, czy Colorstay, coś takiego, nie pamiętam teraz. Po prostu mieszałam go, bo to było już i tak za ciemne, ale ten mój Revlon był dużo za jasny. I to po prostu pewnie zostanie na następne lato, a później zostanie wywalone, ale tak jak Wam mówię, musiałam się wystroić. Głównie też tutaj w kontekście tego wesela, na które szłam. Dalej mamy bazę pod podkład, ponieważ moja stara baza pod podkład miała już milion lat i zdecydowałam się ją wyrzucić. I pani w Hebe poleciła mi Ingrid jako taką tanią bazę, która jest dobra. Faktycznie jest dobra, też już jej zdążyłam użyć na wesele, między innymi nie moje, czyjeś. I naprawdę długo się te cienie utrzymują na tej bazie, także mogę Wam polecić, a nie jest droga, kosztowała chyba w okolicach 19 zł. Dalej mam rzecz, którą kupiłam, nie wiem w sumie po co, jakoś tak się napaliłam po tych wszystkich kursach makijażu, po tych makijażach na mój ślub i tak dalej, że teraz to się będę po prostu pindrzyć non stop, no i oczywiście tak nie jest, ale kupiłam sobie też z Catrice taką paletkę korektorów i tutaj mamy ten do tuszowania niedoskonałości, tam pod oczy i tak dalej i zdążyłam użyć tylko tego do tuszowania niedoskonałości. No także głupi zakup, głupi, ale czasami zdarzają się takie głupie zakupy, staram się robić ich jak najmniej, ale jednak, no niestety. I tutaj rzecz, której używam dzień w dzień, to jest Catrice do konturowania zestaw, który też został mi polecony przez tę makijażystkę, którą miałam na szwajcarskim wieczorze panieńskim. I tutaj mamy po prostu część brązującą i mamy część rozświetlającą i uważam, że się fajnie sprawdza. Ona mówiła, że początkujący ludzie absolutnie nie powinni iść w kierunku tych kremowych, które się ciężko rozprowadza, tylko zostać przy pudrach. Ja póki co nie mam zamiaru kombinować bardziej, także to mi jak najbardziej wystarcza. Dalej mam rzecz, którą dostałam od firmy Body Empire. Tutaj macie nazwę, będę Wam też linkowała te produkty. Dostałam do przetestowania rzeczy, które są super, bo i tak bym prawdopodobnie dość podobnych rzeczy potrzebowała. I zanim Wam pokażę, co tutaj jest, chciałam Wam pokazać, jak to zostało super zapakowane. Dostałam informację o produkcie w formie takiej właśnie tajemniczej przesyłki, czy takiego listu zawiniętego w rolkę i tutaj jest napisane co nieco o tych produktach samych w sobie. No, nie będę teraz Wam tu hałasować, natomiast produkty były opakowane w taki oto śliczny sposób. Widzicie? Wszystkie są w takim papierku, zawinięte sznureczkiem ze ślicznym listkiem i jest tutaj Nessia 89, także jestem dopieszczona, jak nie wiem. I już Wam pokazuję, co tutaj jest. Myślę, że to po prostu ten moment otwierania sobie usuniemy i ja za chwilkę do Was wracam. Dobrze, mam już wszystko tutaj pootwierane i już Wam pokazuję, co tutaj jest i jak będziemy to testowali. Pierwsza rzecz to jest suplement diety i to jest witamina C w postaci naturalnej. Ja o witaminie C już Wam mówiłam naprawdę bardzo dużo i nie będę tutaj już poruszała tego tematu, po co nam jest witamina C, czy faktycznie powinniśmy ją suplementować i tak dalej, bo tu każdy będzie miał swoją opinię na ten temat. Jeżeli chcecie zapoznać się z moją, a jeszcze tego nie zrobiliście, to Was odsyłam do filmiku na ten temat, który już nagrałam. Natomiast to jest witamina C pochodząca z naturalnego źródła i to jest ekstrakt z dzikiej róży. Ja Wam mówiłam właśnie wtedy w tym filmie, że są takie teorie, że witamina C pochodząca z naturalnego źródła lub chociaż w towarzystwie jakichś naturalnych związków, które zwykle są w okolicy tej witaminy C, czy w jej towarzystwie w naturalnej postaci, zwiększa znacząco przyswajalność witaminy C właśnie. I tutaj mamy w jednej kapsułce 630 mg, czyli to jest taka już powiedzmy konkretniejsza dawka, nie jakaś taka jak z apteki, że tam po prostu nic nie ma. Prawdopodobnie osoby, które są wprawione w jedzenie witaminy C, jadłyby tego więcej, ale też jeżeli założymy, że wchłanialność jest tutaj znacznie wyższa niż wchłanialność po prostu syntetycznej witaminy C, to możliwe, że nie musimy tego tyle brać. Ja mam zamiar sobie teraz na ten okres jesienny po prostu pokorzystać z tej naturalnej witaminy C i sama się przekonać, czy widzę jakąś różnicę, czy nie. Dalej mamy coś, co będzie bardzo kontrowersyjnym tutaj produktem, ale mimo
wszystko. Ja testuję tego typu rzeczy i przyznaję się bez bicia, że po prostu testuję, jeżeli ufam temu, że tu nie ma żadnych tatałaństw w środku. To jest spalacz. Na stronie jest napisane, że on spala za nas dużo kalorii, to oczywiście już tak niekoniecznie w to bym wierzyła. Natomiast wiem, że tego typu spalacze też miałam okazję już jeden kiedyś testować, robiąc program treningowy, nie ten z Jillian, który Wam recenzowałam, inny. Wiem, że fajnie jest od czasu do czasu, jak ktoś poważnie do tego podchodzi, po prostu zrobić sobie taką kurację przed treningami, zażyć taką tabletkę. Wiem, że dla wielu osób, które nigdy nie miały zbyt wiele do czynienia z takim światem siłownianym, które z kolei będą myślały, że to normalne, dla wielu osób, które nie miały czynienia z tym światem siłownianym, jest to bardzo dziwne i głupie, ale nie myślcie o tym w taki sposób, ponieważ to nie jest taki rodzaj spalacza, który dostaje się od jakiejś wiedźmy na jakichś dziwnych rytuałach i jest z nielegalnych składników. To wszystko jest sprawdzone, to nas nie morduje i każdy po prostu robi co chce i podejmuje te decyzje sam. W każdym razie tu jest wyciąg po prostu z pieprzu cayenne, o którym też Wam nagrywałam kiedyś filmik. Wyciąg z karczocha, wyciąg z fenkuła na przykład, z zielonej kawy, z guarany. Tu są rzeczy naturalne, wyciągi z naturalnych rzeczy, które zgodnie z powszechną wiarą i powszechną wiedzą mają jakieś tam zdolności dodawania nam energii i też poprawiania naszego metabolizmu spoczynkowego. A jako, że ja mam niedługo zamiar znowu przetestować jeden program treningowy i też osiągnąć jakieś tam efekty tym programem, to stwierdziłam, że skuszę się na ten spalacz, ponieważ wygląda fajnie. Zawsze dodaję jakieś tam motywacji i proszę, jeżeli uważacie, że to jest kompletna bzdura używać spalaczy, to nie blokujcie się tak na ten temat i nie piszcie mi tu w komentarzach, że zwariowałam, bo jak widzicie, żyję, a już czasem miałam doświadczenia z tego typu produktami, ale nie od wiedźmy, podkreślam. Z normalnych, jakichś certyfikowanych źródeł. I tu jest kolejna rzecz związana też właśnie z takimi rzeczami odchudzaniowo-wyglądowymi. Mianowicie coś, czego będę używała przy okazji używania bańki chińskiej, której też kręciłam Wam już kiedyś filmik i której używałam regularnie w okresie letnim, a potem się już zapuściłam, jak to zwykle bywa, bo na zimę się nic nie chce. Zima jeszcze nawet nie nadeszła, ale ja już jestem w tym nastroju. W każdym razie obiecałam sobie, że chcę do tego wrócić i na szczęście mam dodatkową motywację, czyli serum antycelulitowe z takiej linii kolagenowej i to jest już taki konkretniejszy produkt, to nie jest takie bardzo tanie serum z drogerii, tylko troszeczkę z wyższej półki i wiąże z nim spore nadzieje. Wiem, że to jest kolejna rzecz, która teoretycznie nie działa, takie sery antycelulitowe, tak jak spalacze, ponieważ ludzie źle jakby rozpoznają ich funkcje. To nie są produkty, które mają spowodować, że się posmarujemy lub coś połkniemy i zaraz schudniemy, tylko produkty, które mają spotęgować działanie naszych własnych zmagań lub też dodać nam jakiejś mobilizacji, kopa energii i tak dalej. I ja Wam mówiłam, że ja używam antycelulitowych kremów właśnie po masażu bańką chińską i wtedy wierzę w to, że ma to faktycznie cel, czyli najpierw się masujemy, tę skórę przygotowujemy do tego procesu i później na koniec całego zabiegu kładziemy coś antycelulitowego i mam zamiar tego właśnie przy okazji używania bańki chińskiej używać i przetestować. Wygląda to tak po otwarciu, naprawdę bardzo taka... No widać, że to jest troszeczkę ekskluzywniejszy produkt i fajnie, no cieszę się, że mogłam takie coś przetestować i tyle. Dobra, nie będę tutaj otwierać, bo zaraz narobimy jakiś afer. I to tyle, jeśli chodzi o prezenty od Body Empire. Tak, to wszystko. Dalej mamy kolejną rzecz, jak już jesteśmy w temacie odchudzaniowym, mianowicie Ewę Chodakowską. I tu nie chodzi mi absolutnie o tę płytę, bo ja w życiu ja jej nie kupiłam ani nic takiego. Ona była dodatkiem do gazetki, którą prenumeruję, czyli gazety Be Active. Prenumeruję już ją prawie rok, odkąd wyszła. Kupiłam pierwszy numer i później zaczęłam prenumeratę. Prenumeruję ją oczywiście do Polski, po prostu jak jestem w Polsce, to odbieram sobie kilka numerów. Nie powiem, żeby była to jakaś rewolucyjna lektura, ale myślę, że jest jedną z lepszych na rynku, jeżeli chodzi o te gazetki takie zdrowotno-fitnessowe dla pań. Także jeżeli jeszcze nie miałyście, tu do pań teraz mówię, okazji tej gazety przeczytać, to Wam polecam jeden numer, jeżeli jesteście zainteresowane tą tematyką. Gazetek nie mam, ponieważ poszły dalej w świat i są czytane przez kogoś innego, ale została mi ta płytka. I na podstawie tej płytki chciałam Wam właśnie o gazetkach opowiedzieć. Dobrze, dalej mamy
taki kubłak na wodę, który wsadza się do plecaka. My mamy taki plecak akurat z Wisporta i do niego fajnie pasuje ten bukłak. To jest bukłak pochodzący z Decathlonu, on kosztował około 45 zł. Mieliśmy już okazję go dość intensywnie używać i powiem Wam, że bardzo dobrze się to sprawdza. Ja na początku miałam obawy, że może w tej rurce będzie coś tak, wiecie, śmierdziało, tam psuło się, zalegało coś, ale nie, nic takiego się nie dzieje. O ile się pamięta oczywiście, żeby po skończonym hikingu, czy jakimś tam zwiedzaniu, czy cokolwiek, bo też jak jedziemy zwiedzać jakieś gorące miasta i kraje, to też takie coś się naprawdę przydaje. Dużo lżej się nosi jednak taki bukłak na plecach niż butle gdzieś tam. To jeżeli się pamięta o tym, żeby po zakończonym procesie picia po prostu to wszystko wyjąć, otworzyć i wysuszyć, nic się naprawdę nie dzieje, a jest wygodnie. Także Wam polecam. Strasznie długi ten filmik będzie, a myślałam, że będzie trwał 5 minut. Dalej mamy po prostu perfekcyjną panią domu. To są rękawiczki takie do grzebania w ogródku. Wiecie, że ja na balkonie mam trochę kwiatków, czasem się nimi zajmuję. I te rękawiczki pochodzą chyba też z jakiejś Biedronki czy z czegoś, a może z Leroy Merlin, nie wiem, nie pamiętam, ale kosztowały kilka złotych i są takie fajne, porządne, bo całe są obłożone tą gumką, więc mi się spodobały. Dalej mamy też znowu jakąś kłopotę domową, serwetki, które już nie pamiętam skąd są, więc nie wiem po co Wam je pokazuję, bo to już jest naprawdę bez sensu. Chyba z Biedronki, ale nie wiem. I mamy też dwa paski. Mówiłam Wam, że będą tu też akcesoria i że to będzie bardzo dziwny haul. Jeden pasek jest z ochnika. Ja potrzebowałam paska w kolorze brązowym i on jest brązowy, jak widzicie. Ale można go tutaj przełożyć i będzie w kolorze kremowym. I to mi się bardzo spodobało. Wystarczy pociągnąć klamerkę i ją przekręcić i już. Bardzo mi się to spodobało, bo mamy dwa paski w jednym i naprawdę jest super. Jedyna wada jest taka, że troszeczkę się rysuje tu ten metal, natomiast w skórce nic się nie dzieje i naprawdę porządnie to wygląda. I on kosztował tylko 90 zł i uważam, że jak na pasek skórzany to jest naprawdę mało. Mam tutaj drugi pasek jeszcze z Voyasa, który też kosztował coś w okolicach 90 zł. I to jest czarny pasek z kolei, taki klasyczny. Jedyne co go wyróżnia spośród czarnych pasków to to, że ma tutaj jedną szlufkę srebrną, ale powiem Wam szczerze, że przeważnie nie noszę tej srebrnej szlufki, bo na przykład noszę ten pasek też do czerwonych spodni i wtedy mi ta szlufka średnio pasuje, chociaż zdarzało mi się zapomnieć i ją też nosić. Oczywiście świat się wtedy nie kończy. I dobrze, przechodzimy do ostatnich rzeczy. Jeszcze jedną mam tu, zanim przejdziemy do tych ostatnich. Kupiłam z Waszego polecenia zapiętki skórzane, bo mówiłam, że mam problem taki, że zawsze mi się obciera tutaj ta część stopy, ale jeszcze nie miałam okazji ich wykorzystać, także Wam nie powiem jak było, ale dziękuję Wam bardzo za czujność i za polecenie. I to są zapiętki ze skóry naturalnej, które kosztowały chyba 14 zł, więc to naprawdę nie jest duży wydatek, a może mi oszczędzić wiele bólu w przyszłych moich nowych butach różnych, więc dziękuję Wam, że powiedzieliście mi, że to istnieje. I tu mam trochę książek, które są wszystkie z prezentami. Najpierw mam taką super książkę od Tomka Dziadka i to jest książka Dawna przodków naszych obyczajność. To jest ustawy obyczajności, przyzwoitości, przystojności i grzeczności, napisane przez Ignacego Piotra Legatowicza z 1859 roku. Ja uwielbiam książki, które mówią o tym, jak dawniej ludzie żyli, jak wyglądało życie codzienne, co się jadało, jak się powinno zachowywać i tak dalej. I już też Wam recenzowałam tego typu książki w tej mojej serii książkowej i to będzie po prostu kolejna lektura na ten temat. Już troszeczkę ją tutaj czytałam, ale recenzję na pewno dam Wam w serii książkowej, jak przyjdzie na to pora, jak mi się uzbierają już pozycje wystarczające, żeby nakręcić odcinek. I tutaj też od Tomka Dziadka mam super książkę Kucharka Szlachecka i to jest książka, w której mamy różne rodzaje przepisów, właśnie takich starych polskich przepisów. Ja uwielbiam historię kuchni, historię kulinariów i no to jest stricte moja tematyka, także naprawdę bardzo fajna rzecz. I tutaj mam jeszcze książki, które dostałam od Booksenso. I to jest tak, Księga Soków. Wszystkie są na temat zdrowego odżywiania. Nie wszystkie są stricte w mojej tematyce, ale wiecie, że ja lubię poszerzać horyzonty i czytać różne rzeczy, niekoniecznie te należące do mojego nurtu, więc chętnie je przeczytam. Dalej mam Zieloną Bogini.
Dalej o witaminie D, to jest chyba pierwsza rzecz, którą mam zamiar przeczytać. I tu jest coś dziwnego, ale co tam, przejrzę sobie. Zredukuj wagę dzięki medytacji. I też te książki pewnie prędzej czy później pojawią się w serii książkowej. I to w końcu wszystko, jeśli chodzi o to zestawienie zakupowe z Polski. Mam nadzieję, że mimo tego całego rozgardiaszu i miksu tematyki filmik przypadł Wam do gustu, że czymś się tutaj zainspirowaliście. Jeśli tak, to oczywiście kciukujcie i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!